Mieszkańcy Wrocławia otrzymają do użytku nowe wiaty rowerowe. Na podwórkach należących do gminy powstanie 10 takich specjalnych garaży, z których mieszkańcy będą mogli skorzystać jeszcze przed wakacjami. Jedna z pierwszych takich wiat pojawiła się na wrocławskim Nadodrzu w 2014 roku. Nowe wiaty powstaną m.in. na Kozanowie, Gajowicach, a także na Starym Mieście. Te wiaty będą zlokalizowane na podwórkach należących do Zarządu Zasobu Komunalnego. Podwórka, które tak naprawdę bardzo często wymagają też w przyszłości rewitalizacji, zagospodarowania. Taka wiata jest idealnym elementem rewitalizacji takiego podwórka, ponieważ my remontując podwórka też właśnie tworzymy takie miejsca chociażby postojowe dla rowerzystów i taka oto wiata wpisuje się w koncepcję zagospodarowania podwórka. W każdej z takich wiat znajdzie się 10 miejsc postojowych, które można będzie wydzierżawić. Za zarządzanie takich wiat będzie odpowiadał tak zwany lider. To jest osoba, która jest łącznikiem między miastem, między gminą Wrocław, a osobami, które dzierżawią te wiaty. On będzie odpowiedzialny za to, aby po pierwsze rozliczyć się z gminą, ale też zadbać o to, jeżeli zwolni się miejsce dzierżawy, żeby znaleźć kogoś, aby to miejsce swoim rowerem właśnie uzupełnił i też dokładał się w sposób symboliczny do tej dzierżawy. Przypomnę, to jest kwota około 70 zł w skali roku. Wiaty powstaną w ramach programu pilotażowego. 7, które mają zostać postawione przez Zarząd Zasobu Komunalnego, są już w trakcie budowy. Kolejne 3 są na etapie opracowania i będą postawione przez Wrocławskie Mieszkania. W ubiegłym roku spółka Wrocławskie Mieszkania ogłosiła postępowanie przetargowe na dostawę i montaż 2 wiat rowerowych, które pojawią się na wrocławskim Sempolnie przy ulicy Kocisa oraz na Kleczkowie przy ulicy Kraszewskiego. Dokumenty o montaż tych wiat są w tym momencie złożone w Wydziale Architektury i Budownictwa i po uzyskaniu odpowiedzi zgód te wiaty się w tych wnętrzach pojawią. Być może te wiaty zostaną tam zamontowane dopiero w przyszłym roku. I drugie miejsce, które również wytypowaliśmy i które również planujemy w taką wiatę wyposażyć, również na wrocławskim Ołbinie, Wyszyńskiego, Nowowiejska, Orzeszkowej. Lokalizacje wiat zostały wytypowane po konsultacjach z oficerem rowerowym. Z jego inicjatywy zostaliśmy poproszeni o wytypowanie takich miejsc i wyszukaliśmy takie podwórka, gdzie jest gęsta zabudowa, gdzie jest wielu mieszkańców i wielu potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z takiej wiaty. Liczymy, że ten eksperyment się powiedzie. On jest bardzo też powszechnie spotykany już w innych miastach, więc też myślę, że też się z tym oswoimy. Po prostu tak jak stoją samochody na parkingach, tak po prostu w wiatach rowerowych będą pozostawione rowery. Koszt budowy 10 wiat to około 650 tysięcy złotych. Zobaczymy, czy ten pomysł spodoba się wrocławianom. Nina Jewtuszenko, Echo 24.